ludzkie spojrzenia. Spojrzenia ludzkie. Ludzkie spojrzenia. Spojrzenia ludzkie. Wielomilionowy myście dwa razy minąć się z kimś obcym, to coś więcej niż szczęście. Ja wiem, los urządzenie z muśnięciem metafizycznym. Byłem świeżo po lekturze boskiej matrycy. Wątek identyczny występował pod koniec książnicy. Z ową niewiastą się minęliśmy koło PKP toruńskiej na gruncie piaszczystym. Cała na czarno z opaską w kolorze absyntu. Jechałem na cmentarz brudnoski dla romantyzmu. Zachód słońca odbijał się w czarnych grobach, przenikając przez bujny drzewostan. Późna wiosna od poetyczny kontrast, rozkwit i rozkład, jeździłem alejkami. Trochę bez trzymanki, a nawet na jednym kole, bo w okolicy kaplicy jakiś wyrostek próbował zrobić ten trik, on mym inspiratorem. Potem wycofałem się z bramy południowej, wracając do północnej, mijając dziecięce groby. Zaciążyła mi wtedy atmosfera tej nekropolii. Wracając tą samą drogą, miałem postój, by napić się wody i zastanowić, czy wybrać ulicę, czy chodnik, 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 chodnik. Ulica gładka, choć pełna spalin, chodnik popękany, za komuny stawiany głębokiej, ale za to pełen drzew, trasy takie wolę. W oddali dostrzegłem postać już jakby widzianą, a to była ta dziewczyna ubrana na czarno, zielonkawą apaszką spotkały się oczy i powstrzymywane uśmiechy. Minęliśmy się, nie zamieniając słów, ale za to cząstki energii. Poczułem wtedy uniesienie, pozytywny nastrój i refleksji głębie. I choć w wielkim mieście widzieliśmy się zaledwie sekund parę, to po powrocie, gdy jabłko jadłem w ogrodzie, paląc mentolowe, myślałem o niej, myślałem o niej. Zrobiłem muzykę i wokale początkowe, aby zawrzeć nastrój, i zostawiłem projekt. Po paru miesiącach, jesienią w sobotę, napisałem resztę tekstu na pamiątkę tego dnia, nas i ludzkich spojrzeń, ludzkich spojrzeń. Ile mają poezji w sobie, wie to każdy, kto czuje te subtelne sprawy swej jaźni.